Witajcie, drodzy uczestnicy wyprawy przystani. Ci, którzy z Was są na tej wyprawie po raz pierwszy, to właśnie się dowiedzą, a ci, którzy już są kolejny raz, to wiedzą, że oprócz takiego wysiłku fizycznego, który Wam tu fundujemy, chcemy też, żeby ten czas poświęcony podczas tej wyprawy dał coś więcej w zakresie przede wszystkim tego, kim my jako ojcowie jesteśmy i jaką rolę wypełniamy i żeby pomagać nam w tej roli jak najskuteczniej w naszym rodzicielstwie się odnaleźć. Staramy się zawsze co roku poświęcić na to troszeczkę czasu, po to, żebyśmy mogli się podzielić i doświadczeniami i wspólnie wspierać się w tym całym procesie. W tym roku spróbujemy przyjrzeć się w ogóle procesowi wychowawczemu jako takiemu, no bo to jest proces, który jest nieodzowny i bezwzględnie nam towarzyszący, jeżeli mamy dzieci, a jeżeli tu jesteście, to zakładam, że je macie. Ten proces ma, jak wiadomo, swój początek. Nie wiem jak wy, ale ja byłem przy narodzinach każdego z moich dzieci. No i co do zasady ma też koniec, przynajmniej powinien mieć. Ten proces ma taki swoisty przebieg, który składa się z różnych faz. Ale mnie najbardziej podoba się takie pewne porównanie, które jest w psalmie 127, gdzie jest porównanie syna do strzały w ręku łucznika. Bardzo lubię ten przykład, bo to pokazuje, że dziecko, czy syn w tym przypadku, jest czymś, co mamy w swoich rękach. Musimy to w pewnym sensie przygotować, a potem wypuścić z tego łuku i tracimy nad tym kontrolę. I troszeczkę to przypomina cały proces wychowawczy, który wiąże się z naszymi dziećmi. Ten przykład jest bardzo taki fajny, natomiast warto zwrócić uwagę na to, co powiedziałem na początku, czyli że ten proces składa się z pewnych etapów. Tu z kolei lubię inną anegdotę, którą pewnie niektórzy, jeżeli gdzieś tam słuchali mnie, mogli już usłyszeć, bo to jest anegdota, którą napisał kiedyś Samuel Clemens. Mało kto wie, kto to jest Samuel Clemens, ale tak naprawdę wszyscy znają Marka Twena, bo to jest pseudonim artystyczny Samuela Clemensa. I on kiedyś, właśnie jako Samuel Clemens, tak naprawdę napisał coś na temat relacji swojej i między nimi ojcem. I napisał to mniej więcej tak. Jak miałem 10 lat, mój ojciec był dla mnie bohaterem. Jak miałem 15 lat, stwierdziłem, że to jest skończony idiota. Jak miałem 20 lat, doszedłem do wniosku, że się szybko uczy. A jak miałem 25 lat, to stwierdziłem, że to jest mądry człowiek. To jest bardzo ciekawa anegdota, bo ona oczywiście nie mówi o tym, jak zmieniał się w tym czasie ojciec Marka Twena, tylko w jaki sposób on sam dojrzewał w pewnym procesie i w jaki sposób w związku z tym zmieniało się jego spojrzenie na własnego ojca. To jest dosyć istotne, bo to w pewnym sensie pokazuje pewne fazy w życiu i dojrzewaniu młodego człowieka. Już odchodząc od anegdoty, ale idąc w stronę troszeczkę bardziej taką, nazwijmy, naukową, ja lubię pewną ideę procesu poznawczego, którą kiedyś zdefiniowali klasycy niemieccy, Hegel i następni. To jest taki sposób dochodzenia do prawdy, które oni zdefiniowali też na takie trzy etapy, które się z tym wiążą. Jest tam etap tezy, czyli etap, na którym definiujemy to, co chcemy, to, co stwierdzamy, to, co uważamy, że jest niby właściwe, to, co chcemy z biegiem czasu udowodnić. Potem przychodzi etap antytezy, czyli tak naprawdę próbujemy zanegować tą tezę, którą postawiliśmy, czyli próbujemy sprawdzać jej prawdziwość poprzez zakwestionowanie, poprzez sprawdzenie, czy ona nie ma wad, słabości, czy ona na pewno się trzyma w jakiegoś logicznego sensu. I na sam koniec następuje faza syntezy, kiedy zbieramy te wszystkie wnioski, zbieramy te wszystkie fakty, doświadczenia i efekty tego całego naszego procesu i wyciągamy właśnie wnioski w postaci syntezy, która to powinna nas przybliżać do rozumienia prawdy jako takiej. Bo chodzi oczywiście w tym procesie poznawczym o to, żeby dojrzeć i zrozumieć prawdę na temat natury takiej czy innej rzeczy. I ten sposób patrzenia na dochodzenie do prawdy bardzo mi pasuje do procesu wychowawczego, czy też procesu dojrzewania młodego człowieka do tego, żeby stawać się rzeczywiście takim dojrzałym, dorosłym człowiekiem. I ten proces poznawczy, który zdefiniowali klasycy niemieccy, o tyle dobrze pasuje nam do naszych wypraw przystani, że jak wiadomo, na tych wyprawach mamy trzy takie spotkania związane właśnie z tymi rozmaitego rodzaju rozważaniami i dyskusją. W związku z tym będziemy mieli tu szansę na każdym z tych spotkań przyjrzeć się jednemu z etapów w życiu młodego człowieka, który
który wiąże się właśnie z tym procesem dojrzewania, procesem stawania się taką osobą dorosłą. Na dzisiaj mamy zatem pierwszą fazę życia młodego człowieka, którą według tego naukowego podejścia byłaby to faza tezy, a nazwijmy to tak sobie roboczo z perspektywy procesu wychowawczego etapem dzieciństwa. Niby oczywiste, ale warto też powiedzieć, że to jest pewien konkretny etap w życiu młodego człowieka. Bardzo fajny, zresztą fajny szczególnie dla nas rodziców, bo to jest ten moment, w którym dziecko jest z nami dość mocno jeszcze związane i dosyć łatwo ta relacja w taki sposób dosyć mocny się buduje. Tutaj zawsze przypominam sobie taką historię, nie a propos dzieci, tylko a propos kaczuszek. Pamiętam, że jeszcze w czasach gdzieś plus minus studenckich przy okazji jakichś zajęć czy innych tego typu zjawisk w zakresie jakby budowania się pewnego rodzaju jakichś intuicyjnych reakcji społecznych, nawet już nie u ludzi, tylko właśnie u kaczek, było przeprowadzane takie doświadczenie, które miało zweryfikować, jak to dzieje się z taką sytuacją, że małe kaczuszki czy kurczaczki bardzo szybko identyfikują swoją matkę. I to dzieje się podobno tak, że jak taka kura czy kaczka wysiaduje te jajka, to te małe kurczaczki, kaczuszki wychodzą z tego jajka i pierwsza osoba czy pierwsza istota, którą widzą, to definiują, identyfikują ją natychmiast jako swoją matkę, a potem już tak zwanego gęsiego za nią ciągle chodzą. Ja się wychowywałem na wsi. Dzisiaj pewnie na tych fermach to wygląda inaczej, ale ja miałem szansę widzieć rzeczywiście taką kurę, za którą kurczaczki rzędem idą, albo kaczkę, za którą malutkie kaczuszki też idą właśnie jedna za drugą. I w tym doświadczeniu, o którym mówię, pewien naukowiec postanowił zrobić coś takiego, oczywiście nie wysiadywał jajek, ale generalnie zadbał o to, żeby w momencie, kiedy się te kaczuszki wykluwały, to on był blisko nich. I te kaczuszki zidentyfikowały go jako matkę. I później były takie zdjęcia, jak on chodzi sobie po takim podwórku, a te kaczuszki za nim gęsiego idą, bo identyfikują go jako matkę. Dlaczego ja pokazuję taki prosty przykład? Chodzi o to, że nasze dzieci też bardzo szybko identyfikują nas jako osoby, te, które są najbliżej i w związku z tym bardzo szybko obdarzają nas też takim i zaufaniem, i absolutnie taką elementarną relacją. I to ma pewnego rodzaju znaczenie z perspektywy całego procesu. Jest w tym procesie o tyle łatwo, że ten rodzaj zaufania, ten rodzaj takiego jakby, nie wiem, patrzenia na nas w zupełnie taki sposób wręcz niepodlegający żadnej dyskusji, daje nam ogromną taką przestrzeń do tego, co możemy w tym zakresie zrobić. A że tak jest, to rzeczywiście myślę, że każdy z was może zauważyć. Prawdopodobnie też mieliście różne przypadki w swoim życiu, a ja się z chęcią dzielę takim przykładem, który dotyczy młodego człowieka, który stoi właśnie za kamerą. I to był taki czas, Włodek miał wtedy ze 4 lata. I to był taki moment, budowaliśmy dom, a wiecie jak to jest, jak się na początku, to oszczędza się na czym się może. Połowę rzeczy gdzieś tam robiłem własnymi rękami, tu jakieś ocieplenie, meble, coś tam i tak dalej. Spod tych moich rąk wychodziło co i rusz jakiś tam element w domu, więc moje dzieci były przyzwyczajone, że jak ja coś tam robię, to za chwilę coś powstaje. I któregoś dnia wracaliśmy gdzieś z jakiegoś wyjazdu, jedziemy sobie tym samochodem, Władek siedzi tam z tyłu i nagle zadaje pytanie, to było pytanie retoryczne, to było słychać po głosie, gdzie się chciał tylko upewnić, że dobrze wie i pyta tak, tato, ale ten samochód to ty nam zbudowałeś. No i musiałem mu wytłumaczyć, że akurat samochodów to nie umiem budować, ale najbardziej fantastyczne było to, że on wierzył, że ja umiem zbudować wszystko łącznie z samochodem. I małe dzieci tak mają, że rzeczywiście są mocno przekonane, że dorośli, szczególnie ci, którzy są blisko nich, potrafią rzeczywiście wszystko zrobić i są absolutnie wszechmocni. Tu podam inną ciekawą historię też z naszej własnej rodziny, bo ona ma też nawet taki dosyć symboliczny charakter, który pokazuje, że to do nas, jako do ojców, troszeczkę ten element zaufania i takiej wszechmocności jest troszeczkę większy. A dotyczy w tym przypadku mojej córki. Otóż kiedyś nasze dzieci były u dziadków, czyli u moich rodziców. I moja córka bawiła się tam jakąś zabawką, która się w pewnym momencie gdzieś tam połamała, taka jak wiecie, jak to zwykle bywa, nawet już nie pamiętam co to było, natomiast w każdym bądź razie gdzieś tam się to połamało, rozsypało i było takie zupełnie już nie do użytku. I moja córka wzięła tą zabawkę, włożyła w ręce babci i mówi, napraw. Moja mama bierze tą zabawkę do ręki, patrzy na nią i mówi, tego się już nie da naprawić. I w tym momencie moja córka
wzięła tą zabawkę, odwróciła się napięcie, wyszła na korytarz i zawołała: dziadek! Bo zakładała, że dziadek to na pewno naprawi. Co akurat nie jest takie całkiem niemożliwe, bo mój ojciec znanym jest naprawiaczem i potrafi różne rzeczy naprawić. Natomiast najważniejsze było to, że ona też była przekonana, że nieważne w jakim stanie ta rzecz jest, przecież co to jest za problem coś takiego naprawić. Mówię wam o tym, ponieważ to jest taki dosyć istotny element z perspektywy procesu wychowawczego, szczególnie jak chodzi o ojca. O tym już też w różnych sytuacjach często mówię, że tak to kiedyś wyczytałem, że ojciec jest często dla małego dziecka pierwowzorem Boga. Nie jest to o tyle dziwne, i tu nie chodzi o to, żebyśmy sobie przypisywali nie wiadomo jaką w tym momencie wartość, tylko chodzi o to, że małe dzieci mają problem z myśleniem abstrakcyjnym, jest im przecież trudno sobie wyobrazić jakąś osobę, która jest gdzieś, nie wiadomo do końca nawet jak wygląda i w zasadzie to jest bardzo trudne do wyobrażenia, więc prawdopodobnie w swoim takim zwykłym dziecięcym myśleniu muszą sobie jakoś osadzić tą osobowość Boga, a najłatwiej jest im porównać z własnym ojcem, który też wydaje się, że wszystko umie, wszystko potrafi i z wszystkim sobie jest w stanie poradzić. To jest z jednej strony wartość. Możemy się czuć z tego powodu dumni, nawet tacy dowartościowani, ale z drugiej strony to też jest pewien rodzaj w związku z tym obowiązku, bo czy też jakby pewnej rzeczy, którą należy mieć na uwadze, prowadząc proces wychowawczy, żebyśmy nie zmarnowali tego potencjału, które w nas te dzieci pokładają. I teraz, co jest ważne, bo teraz gdybyśmy już chcieli powiedzieć coś najbardziej istotnego z perspektywy tego procesu wychowawczego oraz tej fazy tezy, o której mówimy, tezy, która ma służyć temu, żeby zbudować twierdzenie początkowe, twierdzenie, które, gdzie próbujemy zdefiniować świat. Otóż tak naprawdę chodzi przecież o to, że nasze dzieci potrzebują zdefiniowania świata. One przychodzą na ten świat i tak naprawdę w ogóle nie wiedzą, co je otacza, co do czego służy, co jest z czym związane. Ktoś im musi ten świat wytłumaczyć, ktoś ich musi w ten świat wprowadzić i ktoś im musi powiedzieć, jaki ten świat jest. I to właśnie jest nasza rola. To my w tym momencie, w tym okresie dzieciństwa tłumaczymy naszym dzieciom, jak ten świat wygląda, z czego on się składa i dlaczego jest taki, a nie inny. Jakie są w tym świecie zasady, również dotyczące tego, jaki sposób ludzie ze sobą funkcjonują i tak dalej. Wiadomo, że im to dziecko będzie troszeczkę starsze w tym okresie dzieciństwa, tym będzie bardziej, będziemy bardziej zaawansowane rzeczy przekazywali, ale cały czas to będzie etap, w którym próbujemy budować w naszych dzieciach taką swoistą, jak to się dzisiaj ładnie mówi, mapę drogową. Bo to ma pewien rodzaj też określonego znaczenia z perspektywy tego, żeby to dziecko wiedziało, jak ten świat wokół nich wygląda. Nie jest to dzisiaj wcale taki proces łatwy. Kiedyś sprawa była dosyć uproszczona, byli rodzice, potem był ten moment, który trafiał się zazwyczaj, jak dziecko szło do szkoły i nagle przychodziło ze szkoły i mówiło, a pani powiedziała. I to było też jak rodzaj prawdy objawionej, bo pani powiedziała i tak chyba musi być. I nagle pojawiał się wówczas drugie źródło wiedzy, z którym dziecko się zderzało. Dziś jest trudniej, bo wszechobecność mediów rozmaitego rodzaju powoduje, że nawet już małe dzieci dosyć łatwo są dosyć łatwo pod wpływem różnego rodzaju informacji. Niemniej ciągle my jako rodzice będziemy mieli absolutnie przemożny wpływ i przewagę nad wszelkiego rodzaju innego źródłami, taką przewagę, którą powinniśmy właśnie wykorzystywać po to, żeby naszym dzieciom pokazywać ten świat, tłumaczyć go, próbować go im zdefiniować i wyjaśnić, dlaczego on jest taki, a nie inny. To ma znaczenie, ponieważ dziecko musi sobie zbudować w jakimś stopniu właśnie to spojrzenie na świat i to, szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przekonaniu, jest tak, że to budowanie tego spojrzenia, budowanie tej mapy, budowanie pewnych określonych zasad jest nawet ważniejsze niż wiele innych rzeczy. W dzisiejszych czasach, mam wrażenie, czasami stawia się na takim troszeczkę, może z takim pewnym priorytetem, możliwość podejmowania przez dzieci decyzji. Ja nie jestem pewien, czy to jest takie, ja rozumiem, że wybór loda między malinowym a jagodowym, czy tam jakimś innym jeszcze waniliowym, to jest jakiś rodzaj wyboru, ale raczej to robi na mnie wrażenie socjotechniki, którą chcemy przy pomocy to dziecko troszeczkę w jakiś sposób wysterować. Natomiast w poważniejszych sprawach dzieci raczej chyba oczekują twardych i zdecydowanych regulacji. Nie chcą się koniecznie prawdopodobnie zastanawiać nad tym, jaki ten świat, co mają zrobić, albo jakiego wyboru mają dokonać. Przypomina
mi się zawsze w takiej sytuacji, taka historia, którą opowiadał kiedyś Wiesiek Grabowski, część z Was być może zna Magdę i Wieśka Grabowskich, prowadzą różnego rodzaju prelekcje i wykłady z zakresu czy małżeństwa, ale również wychowywania dzieci. I kiedyś na jednym z takich właśnie wystąpień Wiesiek Grabowski opisywał taką historię, jak to przyjechał kiedyś do nich w odwiedziny, już nie pamiętam, czy to był jakiś kuzyn czy kolega któregoś z ich synów, w okresie takim wakacyjnym, że miał tam z nimi troszeczkę pomieszkać. To były wczesne lata 90. ubiegłego wieku, czyli specjalnie o tym mówię, ponieważ ów chłopiec był wychowywany tak zwane, jak to się mówi, bezstresowo. W tamtych czasach to nie było specjalnie jeszcze powszechne. Niemniej w jego przypadku tak było, że to bezstresowe wychowanie miało miejsce. No i on przyjechał do nich na te wakacje, a Wiesiek mu nagle mówi tak, słuchaj, ale u nas są jasne zasady, to wolno, tego nie wolno, to robimy tak i tak dalej. Zrobił wielkie oczy, był zdziwiony, przez jakiś czas troszeczkę próbował z tym się ustawiać, ale później się dosyć szybko do tych zasad przyzwyczaił, a na sam koniec stwierdził, że to był chyba najfajniejszy wyjazd w jego życiu i że on się bardzo dobrze w tym wszystkim czuł. To jakby trochę pokazuje, że dzieci potrzebują raczej jasno określonych reguł, które im w jednoznaczny sposób definiują, tak robimy, a tak nie robimy, bo dokonywanie wyborów to jest coś, co dopiero w ich życiu nastąpi. I teraz, co jest ważne jeszcze z perspektywy procesu wychowawczego w okresie dzieciństwa? Jak powiedziałem już wcześniej, to jest cały proces wychowawczy, to jest proces, który się kiedyś zaczyna, też powinien się kiedyś skończyć, a dzieciństwo to jest taki okres, który biegnie nieubłaganie. Tu mi się zawsze przypomina taka historia, którą kiedyś opowiadał Josh McDowell, taki pisarz amerykański, niektórzy mogą kojarzyć nazwisko. I Josh McDowell opowiadał kiedyś taką historię, że właśnie pracował nad jakąś książką, jak to zwykle w takich sytuacjach był strasznie zarobiony, jak mówić, głównie spędzał czas przy biurku i gdzieś tam coś tam robił. I w tym momencie był taki jakiś dzień prawdopodobnie, kiedy jego syn, 4-letni, do niego przychodził i tato, czy coś tam i tak dalej. A on mówił, wiecie, jak to jest z nami facetami, ja mam przynajmniej tak samo, że jak coś robię, to lubię to skończyć, a nie przerywać co 5 minut, więc on mu mówił, wiesz co, teraz nie mogę, później czy coś. I tak raz, drugi, trzeci. I w pewnym momencie przyszła tam do niego jego żona i mówi, słuchaj, twój syn cię o coś tu prosi i ma jakieś tego sytuacje. A on wtedy mówi, no wiesz, ale ja mam tą książkę, ja to muszę się tam skończyć, teraz to muszę się zająć tym tematem. A ona do niego wtedy powiedziała, wiesz, ale twój syn tylko teraz ma 4 lata. I to jest ważny komunikat, który mówi, że ten etap w życiu naszego dziecka dzieje się tylko teraz. Różne rzeczy w życiu możemy sobie przesunąć. Nie wiem, jak ktoś chce wybudować dom, to może go zrobić rok czy 2 później, albo i 5, będzie miał tylko później dom. Możemy tak samo, nie wiem, wybrać się w podróż życia, też możemy zrobić to sobie później. Jest wiele rzeczy, które możemy sobie gdzieś przeplanować, ale akurat nie da się przeplanowywać wychowywania dziecka, bo ono tylko teraz ma 4 lata, albo 6, albo 10. I jeżeli to gdzieś prześpimy, to po prostu przegapimy to dzieciństwo. Jest to ten rodzaj rzeczy z perspektywy wychowawczej, której nie da się w żaden sposób opóźniać, ponieważ ona dzieje się naprawdę szybko. Większość z Was już te dzieci ma prawdopodobnie w wieku trochę bardziej niż 4-letnim, niektórzy być może nawet jeszcze mocno późniejszym i w związku z tym wiecie, że to idzie szybko. W związku z tym musimy pamiętać, żeby tego okresu nie przespać, bo tylko teraz mamy szansę rzeczywiście zadbać o to, żeby tym naszym dzieciom pokazać ten świat, który chcemy pokazać w taki sposób, jaki dla nas ma to znaczenie. Jeśli chcemy, żeby to dziecko w przyszłości było tą strzałą, którą wypuścimy z łuku, która gdzieś poleci, to chcemy też w jakimś stopniu nadawać kierunek. I ten kierunek właśnie będziemy próbowali zdefiniować teraz. Teraz próbujemy opisać ten świat, próbujemy opisać to, co jest istotne, to, co jest ważne, przekazać tym naszym dzieciom wszystkie najbardziej krytyczne i ważne dla nas sprawy. Właśnie dlatego, że teraz one są gotowe, żeby nas słuchać i właśnie teraz jest ten moment, żeby z tym sobie poradzić. I to jest właśnie ten okres dzieciństwa, który wiąże się z naszymi dziećmi. To jest właśnie ten okres, w którym one budują swoje spojrzenie na świat i to jest ten okres, w którym my, jako rodzice, a szczególnie ojcowie, ja tu nie chcę lekceważyć roli matki, ale akurat bardzo często się okazuje tak, że w kontekście poznawania świata często odgrywamy nieco większą rolę, bo mężczyźni mają tendencję do takiego jakby porządkowania rzeczywistości wokół siebie. Kobiety są zdecydowanie częściej nastawione na relacje, które budują dużo lepiej.
Natomiast my mamy tendencję do opisywania świata, porządkowania, układania go w konkretnych regułach i w związku z tym też jest nam często łatwiej naszym dzieciom przekazywać pewnego rodzaju reguły, zasady i wszelkiego rodzaju informacje, które dotyczą życia. I to jest właśnie ten element. To jest ta faza w życiu naszego dziecka, która wiąże się właśnie z tym, że my mamy dość przemożny wpływ, a jednocześnie musimy zadbać o to, żeby nie zaniedbać tego okresu, bo przyjdą następne etapy, przyjdą następne fazy i wtedy będzie miało znaczenie to, ile udało nam się przekazać właśnie w tym okresie początkowym, kiedy w tym okresie tego dzieciństwa, co w okresie tego dzieciństwa im przekazaliśmy. Tyle byłoby na pierwsze nasze spotkanie. Na dzisiaj to jest wszystko. Teraz będziemy Was zachęcali do dyskusji, żebyście się podzielili tym wszystkim, ale też i być może i podyskutowali na temat Waszych doświadczeń w tym zakresie i do zobaczenia na następnym spotkaniu.